11 listopada 2019 roku doszło do wielkiego wydarzenia w Rzeszowie, bo za takie należy uznać odsłonięcie pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Promowanie idei niepodległości i postaci marszałka Piłsudskiego jest niezwykle ważne, ale gdy będziemy mówić o komendancie, to na pewno trzeba wspominać również o jego legionistach. O legionistach, którzy zostawili na jego temat bardzo piękne pieśni. Autorem tych słów jest postać niezwykle barwna, Adam Kowalski, legionista, który dosłużył się stopnia kapitana i ma w swoim dorobku zbiór wierszy poświęconych komendantowi. Adam Kowalski urodził się tutaj w Rzeszowie. Mamy oczywiście zapisy w księgach metrykalnych potwierdzające jego urodzenie w 1896 roku, 23 grudnia, gdzie jako mieszkaniec ruskiej wsi tutaj na przedmieściach ówczesnego Rzeszowa został jako młody chłopiec zaniesiony do chrztu i jego dalsza droga życiowa była związana oczywiście ze Związkiem Strzeleckim. W międzyczasie jego rodzice wyprowadzili się do Boguchwały. Stąd trzeba wspomnieć, że to właśnie tym regionalistom z Boguchwały należy zawdzięczać to, że udało się tą pamięć Adama Kowalskiego przywrócić. Podobnie jak Liskula, to ten sam rocznik. Był jednym z tych nastolatków, którzy wstąpili w roku 1912 w szeregi Związku Strzeleckiego w Rzeszowie. To byli ci młodzi uczniowie tutejszych szkół, którzy stanowili ten pierwszy skład strzelca rzeszowskiego. Skład bardzo wybitny, dlatego że później z nich rekrutowały się kadry odrodzonego Wojska Polskiego. Szkolenie w Związku Strzeleckim odbywało się w sposób systematyczny i cykliczny, to znaczy te ćwiczenia, począwszy od podstawowego wyszkolenia, odbywały się tutaj i w samym Rzeszowie, i w podrzeszowskich wsiach, miejscowościach. Natomiast z czasem kolejne kursy podoficerskie, czy nawet tak jak akurat Liskula, kurs oficerski. Trzeba powiedzieć, że te ćwiczenia, te szkolenia były wizytowane przez najwybitniejsze postacie ówczesnego Związku Strzeleckiego, a więc przez komendanta Józefa Piłsudskiego, jak również przez jego prawą rękę, czyli Kazimierza Sosnkowskiego. To dwaj przyszli wodzowie naczelni. Pamiętajmy również, że tutaj w Rzeszowie kształcił się wcześniej sam Władysław Sikorski, pierwszy prezes Związku Strzeleckiego we Lwowie. Można tutaj zwrócić uwagę na to, że ten początek edukacji i Władysława Sikorskiego, i Adama Kowalskiego jest bardzo podobny. Gdy będziesz kiedyś opowiadał dzieciom o tej okrutnej, najstraszniejszej z wojen, przekaż jak widzi płomienne stuleciom. Kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, Józef Piłsudski ogłosił mobilizację struktur strzeleckich w całej Galicji. W Rzeszowie powstały biura werbunkowe, które systematycznie werbowały nie tylko członków Związku Strzeleckiego, ale też innych organizacji paramilitarnych, które działały w III Okręgu Rzeszowskim. Bardzo szybko wyruszyły pierwsze oddziały do Krakowa. Pierwsza mobilizacja była cicha, więc nieoficjalnie pociągiem pod dowództwem Leopolda Kuli, pseudonim Lis, wyruszyła pierwsza kompania do Krakowa. W drugiej kompanii, prawdopodobnie już pod dowództwem Mariana Bolesławicza, wyjechał do Krakowa również Adam Kowalski. Opisz im moje tułaczkę i męki i stwierdź to z dumą, że był taki naród, co panu się broni, nie wypuścił z ręki, siebie nie spodził i Boga nie zawiódł.
Jedną z najcięższych bitew, jakie stoczyli w roku 1914 legioniści Piłsudskiego, była ta stoczona pod Krzywopłotami. 17-18 listopada okopane głęboko pozycje rosyjskie, wojska rosyjskie, wspierane karabinami maszynowymi, artylerią. Pozycje, które mieli zdobyć legioniści, szczególnie 4 i 6 batalion 1 pułku piechoty legionów. Tam wśród tych żołnierzy legionowych rzeszowiacy pod dowództwem Leopolda Lisakuli i również Adam Kowalski, już wtedy w stopniu najprawdopodobniej kaprala. Ciężkie kilkudniowe zmagania okupione śmiercią ponad 40 legionistów, wśród ponad setki rannych, ciężko ranny Adam Kowalski. Niech jak testament w serca im zapada, tą prawdą tchnące każde słowo Twoje, gdy będziesz kiedyś dzieciom opowiadał klętej, a najświętszej z wojen. Adam Kowalski został poetą na froncie, na frontach I wojny światowej. Kiedy został ciężko ranny pod Krzywopłotami, wtedy w okresie rekonwalescencji nie tylko przygotowywał się do zdania egzaminu maturalnego, ale również pewno to cierpienie wpłynęło na pewną refleksyjność jego duszy i to uwydatniło się w utworach poetyckich, w piosenkach żołnierskich. To był syn Wincentego Kowalskiego, którego ja znałem jeszcze sprzed wojny. Syn Wincentego Kowalski, Adam, pisał wiersze różne, te takie bardzo ładne, i to dużo tych wierszy napisał, tak, bardzo dużo napisał tych wierszy. Myśmy się uczyli te wiersze przed wojną w szkole jeszcze powszechnej, bo uczyli, to było Polska przedwojenna, no to była taka wolna, patriotyczna, tak. To jest praca nie do przecenienia, dlatego że sam Piłsudski już w okresie międzywojennym we wstępach do tych śpiewników żołnierskich podkreślał, że piosenka żołnierska, ona odegrała niesamowicie ważną rolę w odbudowaniu tożsamości narodowej Wojska Polskiego, wypychając polskojęzyczne piosenki z okresu zaborów. Dla strzelców, dla legionistów, dla młodzieży z przysposobienia wojskowego był to kolejny etap, bo przecież szli na fronty I wojny światowej z piosenkami powstańców styczniowych na ustach. Natomiast dzięki Kowalskiemu powstały wspaniałe piosenki legionowe, strzeleckie, wojskowe, które zastąpiły te, które wcześniej miały rodowód na przykład z armii zaborczych. Ktoś pomyśli, no to kilka piosenek. To nie było kilka piosenek, to są setki utworów poetyckich, które stworzył Adam Kowalski. W okresie II wojny światowej ta praca owocowała nadal i trzeba powiedzieć, że jak patrzymy na wielu tych wtedy już dowódców Wojska Polskiego, to właściwie wielu z nich miało początki swojej kariery wojskowej właśnie w tym okresie, jeszcze sprzed I wojny światowej, w strzelcu w Legionach. I to też owocowało na przyszłość. To był ten wkład Kowalskiego w budowanie morale Wojska Polskiego, w podtrzymywanie ducha narodowego w szeregach wojska na froncie, na emigracji. O Panie, któryś jest na niebie, wyciągnij sprawiedliwą dłoń. Wołamy z cudzych stron do Ciebie, o polski dom, o polską broń. Chyba najbardziej przejmującym utworem jest tak zwana modlitwa obozowa, którą Adam Kowalski napisał już podczas internowania w Rumunii, po klęsce Polski we wrześniu 1939 roku. Modlitwa zaczyna się słowami: o Panie, któryś jest na niebie, wyciągnij sprawiedliwą dłoń, wołamy z obcych stron do Ciebie, o polski dom i polską broń.
Proszę zauważyć, jakie te słowa są przejmujące. One pokazują jednocześnie całe poczucie straty ojczyzny jako takiej, a z drugiej strony pokazują chęć do dalszej walki i do tego, żeby jak gdyby wróciła normalność, żeby rzeczywiście Polska była znowu domem dla tych wszystkich żołnierzy, którzy zmuszeni byli do opuszczenia ojczyzny. Piosenka miała bardzo dużą siłę nośną, jeżeli chodzi o ideologię. Nic dziwnego, że stała się również takim hymnem zarówno oddziałów Armii Krajowej, jak też oddziałów żołnierzy wyklętych, jak też Szarych Szeregów i była wykonywana wielokrotnie i właśnie w takich kontekstach. Bo ma ona w sobie coś, co podnosi na duchu, coś, co buduje wspólnotę, coś, co jednoczy wokół właśnie tych narodowych spraw, wokół symboliki narodowej. Udało mu się przedostać do Wojska Polskiego na Zachodzie i w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Wrócił do tej pracy, jaką również prowadził w okresie międzywojennym, a więc redagowania czasopism wojskowych, a także dbania o tę stronę kulturalno-oświatową wojska. Adam Kowalski należy do licznego grona żołnierzy, artystów jednocześnie, którzy oddali swój talent w służbę zarówno narodowi, jak też komendantowi. Walcząc, tworzyli utwory, które podnosiły na duchu walczących żołnierzy, które jednocześnie bardzo dużo opowiadało o życiu legionowym, o życiu w obozie, o życiu podczas wojny. I to jest niebagatelna wartość całej twórczości, którą nazywamy poezją legionową, czy też poezją żołnierską. Jeżeli byśmy poprzyglądali się właśnie poszczególnym utworom, to zauważymy tam, że one dokumentują wszystkie jak gdyby stany, emocje, które mogą towarzyszyć żołnierzowi. Pamiętasz ja? Papierowymi bawił żołnierzami, jak wiatr przez okno wpadł i zmiótł ci wojsko, a ty zalewał się łez strumieniami. Koiły wtedy troskę twe dziecięce, matczyne ręce, matczyne ręce. Pod koniec XIX wieku wyprawa na Lisią Górę była wielkim wydarzeniem, również strzelcy. Gdy tutaj ćwiczyli, to mieli sporo rzeczy do pokonania, przeciwności, problemów. I właśnie po to, żeby tutaj w takich okolicznościach trochę dzikiej przyrody sobie ćwiczyć. Zresztą wspomina o tym. Opisuje takie przygody właśnie młodych harcerzy, również Adam Kowalski w swoim utworze Matczyne Ręce. Mówi on o wielkich wyprawach do bliskiego lasu. I to jest chyba cała kwintesencja tego, jak się dojrzewa do tego, by stać się odpowiedzialnym człowiekiem. Ale na razie chciałbym tutaj pokazać taki pomnik, który został odsłonięty w 2018 roku. Głaz upamiętniający Adama Kowalskiego właśnie tutaj nad brzegiem Wisłoka, ponieważ środowiska żeglarskie, marynistyczne, marynarskie postanowiły upamiętnić Adama Kowalskiego z dwóch powodów. Po pierwsze jako poetę i to poetę, który tworzy utwory poświęcone morzu, bo jego utwór Morze Nasze Morze jest również hymnem marynarki wojennej. Nie dość, żeśmy odzyskali niepodległość, to jeszcze na dodatek dostaliśmy taki bardzo wąski skrawek dostępu do morza, który stał się naszym oknem na świat. Oczywiście wiele było zakusów, żebyśmy tego okna nie mieli, więc ta piosenka Morze Nasze Morze odegrała w swoim czasie bardzo ważną rolę właśnie po to, żeby właśnie bronić tego skrawka morza, żeby czuć przywiązanie do tego odzyskanego terenu. Wojnę, albo na mnie, albo wojnę, albo na mnie.
Jeżeli mówimy o twórczości Adama Kowalskiego, nie możemy zapomnieć o piosence całkowicie rzeszowskiej, ponieważ jej bohaterem jest Leopold Niskula. To jest człowiek, który urodził się tutaj, niedaleko w Kosinie, ale z Rzeszowem był związany cały czas. Do dzisiaj drugie liceum nosi jego imię, stoi jego pomnik przed kościołem Farnym i myślę, że to jest bohater, który wywodzi się z Rzeszowa, ale jest znany w całej Polsce. Adam Kowalski poświęcił tej postaci wiersz, który nosi tytuł Rapsod o pułkowniku Leopoldzie Lisie-Kuli. Zaczyna się od słów: gdy ruszył na wojenkę, miał 17 lat, a serce gorejące, a lica miał jak kwiat. Mamy postać młodego człowieka, młodego żołnierza, który właściwie całe życie ma przed sobą, poświęca je ojczyźnie i kończy się cały rapsod taką informacją, że jeżeli będziemy kiedykolwiek otwierali spis bohaterów, to na czele na pewno pojawi się Leopold Niskula. Któż z nas nie zna przygód kanoniera do lasa? Któż z nas nie oglądał filmu Jak rozpętałem II wojnę światową? W czasach PRL-owskiej cenzury udało się reżyserowi przemycić kilka zwrotek żołnierskiej piosenki Leguny w niebie, która z adnotacją, że autor nieznany, przemyciła treści, w których znajdowała się nutka niepodległości. Niestety po słowach chodźcie, chodźcie, mnie was tutaj potrzeba, nie mogły wtedy wybrzmieć słowa, by nie wpuścić bolszewików do nieba. Chodźcie, chodźcie, mnie was tutaj potrzeba, by nie weszli hitlerowcy do nieba. Pieśń ta została napisana, aby zagrzewać polskie wojsko w 1920 roku do odparcia nawały bolszewickiej. Natomiast twórcy filmu zmienili troszkę tekst, ponieważ w ramach sceny, kiedy to polscy żołnierze przygotowują ucieczkę z oflagu, te prace podziemne markują, czy też nazwijmy to kamuflują takim spektaklem, czy też takim widowiskiem jasałkowym, w ramach którego śpiewają chodźcie, chodźcie, mi was tutaj potrzeba, by nie poszli hitlerowcy do nieba. W oryginale było, by nie poszli bolszewicy do nieba. I to jest bardzo ważny też element, o którym warto wspominać, ponieważ ta pieśń jest równie ważna w historii polskiej muzyki, w historii polskiej kultury, jak wiele innych utworów. Siedział święty Piotr przy bramie Ojchety, czytał se komunikaty z gazety. Wtem kto szarpnął bramą złotą, pyta święty klucznik, kto to leguny, my z frontu leguny. Czyż nie znacie niebieskiego zwyczaju, jak leść można bez przepustki do raju? Znamy, znamy, lecz tu pustki, więc nas puść choć bez przepustki. Leguny, my bidne leguny. Przód do czyśćca iść musicie w ogonku, tam wybielą was jak płótno na słonku. Byliśmy już w czystu, byli całkiem nas tam wybielili. Leguny, my czyste leguny. Więc mi zaraz marsz do piekła sekcjami, niepotrzebny tu ambaras mam z wami. Byliśmy już nawet w piekle, ale tam gorąco wściekle. Leguny chcą raju, leguny. Gust wyrzucić tę bandę, że się tak do nieba pchają na grandę. Wąsem ruchał, brodą ruchał, ale się nie udobruchał. Żołnierze czekali, czekali. Wąsem ruchał, brodą ruchał, ale się nie udobruchał. Leguny czekały, leguny. Ostrzegł Pan Bóg, że Piotr Święty coś knowa, więc odzywa się do Niego te słowa. Bądź
że z wiary guzik pietrze, bo pomarzną mi na wietrze leguny, kochane leguny. Jeszcze w 2018 roku, na samym początku, kiedy chodziła mi myśl po głowie, żeby zespół Buen Camino z Boguchwały stworzył płytę, miałem na myśli tylko i wyłącznie znane pieśni patriotyczne. Przyznam się szczerze, że mało wiedziałem o Adamie Kowalskim. Wiedziałem tylko, że rodzice żołnierza, który pochodził z Boguchwały, leżą w Boguchwale na cmentarzu i że on skomponował bardzo znaną dla mnie, ponieważ pamiętam ją od czasów w kolonii, piosenkę Morze, nasze morze. I to wiedziałem, natomiast dopiero jak dostałem od dyrektora Drąga kierunek Wisła, wtedy zainteresowałem się i pomyślałem, że może by jednak zrobić płytę, no nie powielać pieśni, które są piękne, patriotyczne, ale które już wiele zespołów, artystów nagrało, tylko żeby stworzyć coś swojego. I tak naprawdę to wtedy zacząłem się dowiadywać o sylwetce Adama Kowalskiego, o jego osiągnięciach, jak przeszedł dwa fronty i jak redagował gazety wojskowe. I wtedy dopiero docierało do mnie ta polskość i stwierdziłem, że cała płyta będzie Adama Kowalskiego i jeżeli to jest taka postać, to należy to zrobić właśnie w ten sposób. O Boże, skróż ten miecz, co sięg nasz kraj. Polski nam powrócić daj, Ty stał się twierdzą nowej siły. Nasz dom, nasz dom. O Boże, skróż ten miecz, co sięg nasz kraj, do wolnej Polski nam powrócić daj. Stał się twierdzą nowej siły nasz dom, nasz dom. Jesteśmy na cmentarzu w Boguchwale, a znaleźliśmy się tutaj z tego powodu, że właśnie na tym cmentarzu spoczywają rodzice Adama Kowalskiego. W 1938 roku nie tylko wystawił im pomniki, ale również zostawił inskrypcję, że jako wdzięczny syn po prostu swoim rodzicom taki dowód wdzięczności i dowód pamięci o nich zostawia. Te utwory, które cytowałem tutaj, brzmią jako piosenki znacznie lepiej. I również trzeba pamiętać o tym, że Adam Kowalski miał taki dar, żeby ze swoich tekstów tworzyć właściwie takie szlagiery. Został ukształtowany zarówno jako żołnierz, ale też i jako artysta, bo nie oszukujmy się, te wszystkie odczucia i również gusta artystyczne, muzyczne kształtują się w pierwszych latach naszego życia. Myślę, że wiele z jego kompozycji nawiązuje do wątków, nawiązuje do stylistyki muzycznej naszego regionu, tym bardziej, że miał okazję tworzyć w oparciu o doświadczenia wojenne. Adam Kowalski zmarł w Edynburgu w roku 1947, a więc niedługo po wojnie, niejako gasnąc, tak jak gasła niepodległość Rzeczpospolitej w tamtym czasie. To nie tylko zapomniany autor wielu piosenek żołnierskich, pieśni legionowych, oczywiście utworów poetyckich, ale również redaktor czasopism wojskowych, takich jak Żołnierz Polski i Polska Zbrojna, które nawet ukazuje się do dziś. Trzeba powiedzieć, że ta jego część działalności jest chyba najbardziej zapomniana, a Żołnierz Polski był tym czasopismem w II Rzeczpospolitej i później skierowanym do żołnierzy, który kształtował ich poglądy, kształtował ich patriotyzm. Niezwykłą rolę w okresie międzywojennym odgrywała Polska Zbrojna. Właśnie ten dziennik był głównym nośnikiem informacji dla wojska, ale także również dla działaczy politycznych, społecznych i dla tych członków społeczeństwa, którzy wojskiem i obronnością się interesowali. Mało tego, Polska Zbrojna, której jednym z głównych redaktorów był właśnie Adam Kowalski, interpretowała
te wydarzenia z najnowszej historii Polski. Opisane tam bitwy strzelców, legionistów, one często do dzisiaj są podstawą do dalszych badań historyków. Ta robota zrobiona wtedy, dziennikarska, ale też i historyczna, ona owocuje do dziś. Chodźcie, chodźcie, mnie was tutaj potrzeba! By nie wleźli bolszewicy do nieba, niechaj wiedzą syny czarcie, że przy bramie tu na warcie leguny są polskie leguny. I uczynił z nich Piotr Święty załogę i wypłacił im relutum za drogę. A gdy zmożył sen Piotrusia, z aniołkami Husia, Siusia, leguny tańczyły legu.